Widzowie, w dzisiejszym odcinku będziemy mogli używać tylko i wyłącznie łuków, aby wygrać grę. Ten odcinek skończy się dopiero wtedy, kiedy wygramy. Także oglądajcie do samego końca, bo to, co się tu wydarzyło, to jest coś niesamowitego. Jeśli lubicie szalone challenge na naszym kanale, koniecznie zostawcie łapkę w górę. Subskrybujcie nasz kanał, bo lecimy po 300 tysięcy, także weź zasubuj. A więc widzowie, w dzisiejszym odcinku będziemy mogli używać tylko i wyłącznie łuków do eliminacji graczy oraz do wygrania meczu. Nasz plan jest taki, że lecimy na naszą miejscówkę, zbieramy dużo maców, bierzemy oczywiście spiderki, no i tylko łuki. Jednak polecimy sobie na tą miejscówkę, bo być może tutaj, o, my mamy tutaj już dwa łuki. Jakie łuki potrzebujemy? Potrzebujemy łuk śmierdzący oraz łuk podpalający. To będą dwa łuki, które będziemy chcieli zdobyć i oczywiście będziemy musieli mieć dużo strzał, dużo leczenia, dużo maców. Będziemy jeszcze potrzebować strzał, także musimy też tutaj się skupić na tym, żeby znaleźć ich jak najwięcej. Okej, mam tutaj łuk elektryczny. Na razie go zabieram. Ja znalazłem sobie pod Kievela już, także leczymy się. Mamy dwa łuki. Trzeba jeszcze podpalający znaleźć i przynajmniej 12 strzał. Ja mam 25, także w razie W się mogę podzielić. Lecimy, ja jeszcze tutaj trochę maców nazbieram. Ogółem pasowałoby tych maców 3000, dlatego że no jak wiecie, no nie będziemy raczej nikogo podjeżdżać, dlatego że z łukiem na blisko będzie bardzo ciężko. Także plan jest taki, że wyczekamy sobie na końcówkę. Mam tutaj dodatkowe 6 strzał i mam ulepszoną skrzynkę, ale niestety mamy niestety tutaj złotego shotguna, którego nie możemy zabrać. Ale możemy zawsze wsadzić go na namiotu, więc jak będziemy mieli miejsce, to weźmiemy go do namiotu. Ewela, tutaj masz spiderki, znalazłem ci. Są też małe potki, także możesz zabrać. I lecimy teraz na kami. Weźmiemy sobie tutaj dużo kamienia z dołu, bo tu jest bardzo dużo. Ja mam maców 700, także też idę zbierać. Idę tutaj na ten brzeg taki. Dobra, ja proponuję się rozdzielić, bo potrzeba nam dużo strzał. Ja pójdę sobie tutaj na tą lokację. Ewela, staraj się tam nie trafić na kogokolwiek, byśmy mieli łatwo. Mi brakuje 4 strzał tylko do fulla. Także można powiedzieć, że ja już mam. Ja znalazłem pizzę, więc możesz się przyjść tutaj poczęstować. I chyba są tu gdzieś boty, bo była pizza obok tego, więc tu gdzieś powinny być boty. Także no raczej nie mamy się o co martwić. No mam dwa kawałki pizzy i trzy apteczki. Może będzie łuk. Mam strzały. Jakbyś chciał sobie zabrać, to są oznaczone, bo ja już mam ten. Super, to już tam lecę, zabieram. Mamy łuk, ale śmierdzący, epicki. O, jest łuk wybuchający, także biorę jeszcze ten wybuchający łuczek. Tam też są strzały, zaznaczyłam ci je. Ja w ogóle mam jakiś elektryczny też, bo nie było innego, no to wziąłam taki. Czy oni do ciebie strzelają? Tak. To jest chyba bot. 89 dostał, dobra, leży. To są chyba boty, to są te boty, które tam skrzynie pootwierały i jeden ucieka. To chyba nie są boty jednak. Co on tu ma? Ma tutaj strzały, jakbyś chciał sobie zabrać. 29 strzał. No właśnie, dobrze by było znaleźć jakieś ognisko, tak szczerze. Nie jest dobrze, bo im więcej osób będzie na samym końcu, tym lepiej dla nas. Dawaj tutaj w to miejsce, Ewela. Bo tu mamy rifty w razie czego, żeby uciec. Ten elektryczny łuk, on odrzut ma, tak? Tak, 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 tak. Ja spadłam i się obiłam, bo nie wiedziałam. Strzeliłaś pewnie sama pod nogi sobie, nie? Daleko tak strasznie. Oni się tutaj klepią cały czas. Moglibyśmy gdzieś tam coś postrzelać do nich. O, wracamy, Ewela, wracamy, bo oznaczyli nas, więc tutaj ktoś może nas podjeżdżać za chwilę. Szkoda, że tego ognistego nie ma, nie? Myślisz, że ktoś na końcu będzie miał łuk? Myślę, że tak. Myślę, że na pewno płomienisty ludzie noszą. No to co? Teraz kampimy, widzowie. No nie ma innego wyjścia. 12 osób, oni mogą już być wszędzie. Ta strefa jest mega mała. Tu jest 12 strzał, jakbyś chciał. Ja mam 31. 72 dostał. Dobra, Ewela, cofnijmy się po strzały, bo mówiłaś, że są. Musimy te strzały sobie jeszcze zachować. Ja już się wypstrykałem prawie. No to będzie też ciężkie. Mogliśmy więcej łuków zabrać. No, przejdźmy sobie może w prawą stronę teraz tutaj. Mamy tutaj te. Miał mówić nektarynki. Jeżyny. Jak to się nazywa? Ostrężyny. Okej. Okay. Ja mam fulla jakby co. No tam jednej mi brakuje. 12 osób zostało. I oni tam są dalej tam. Czyli oni się tam dalej klepią, tak? Nie, ja bym na daleko tylko ich tam śmierdzi bombował. Przed nami coś też jest. O, i ktoś ma podpalający właśnie, więc musimy... Pod tobą, za podrzewem, będzie podchodził. I on dostał. 50. On ma mało. No, on ucieka, uciekł do strefy, co on to robi? Leży, dobra. Co to? On się łukiem wywalił, tak jak ja wcześniej. Podwalił mnie. Okej, teraz my musimy uważać, bo jest bardzo dużo ludzi. Jak ktoś będzie na blisko, to będzie po nas prawdopodobnie. Nie wiem, czy kogoś tam u góry... Tak, byli tam u góry. Oni za nami poszli, uważaj. Niech tam pozrzut. Czemu niech nie idzie poza nim zrzut? Nie wiem. Oni mają też łuk. Oni nas mogą podpalić. A tu już nie ma do odrodzenia nawet. Oni schodzą po zrzut. Chodź za drzewo tu i uciekamy dalej. Weź na spiderki i spadamy, bo tam jest akurat zrzut. Okej, podpalam im to. Dobra, i lecimy dalej. Dawaj, ślizgaj się, Ewela. 4 sekundy. Dawaj za mną. Ty, to jest bot chyba. Dostał 100.
Dobra, prawie leży, leży. Aj się zagmatwałam. Chodź do mnie, Ewela, mamy dużo matców. Okej, dostają, dwa razy dostał. Pali się. O, do krzaka wszedł, no. O, dostał 15. 15 dostał. Dobra, znowu. Ile masz strzał? 19. Podaj mi troszeczkę. I dobra, chwilę nie strzelamy, bo jesteśmy trochę mamy mało. Jeszcze więcej? Nie, nie, wystarczy. Dobra, byleby teraz do nas tylko nikt nie strzelał. A tobie strzały wypadły, bo miałeś już fula? Tak, ja ci je przyciągnę. Możemy te strzały sobie przenieść w sumie. Ja tutaj wyrzucę. Ej, dobrze, bo jest dużo ludzi. Jest dobrze, Ewela, naprawdę. Widzowie, albo teraz, albo nigdy. Ja nie wiem, co się w ogóle teraz dzieje. Ja mogę być podawaczem strzał, co ty na to? Możesz mi cegły trochę wystawić. Jest w plecu, widzę, ziomek. 68 dostał. Dobra, powinien zginąć. Dostał. Dobra, dostał, dostał, dostał. Okej, podpalony. Jak coś, to ja ci mogę macytać, no bo ja nie buduję w ogóle. No jest źle, bo oni tu mnie mają, to jakby chcą strzelać w moją stronę. Ja się boję gdziekolwiek edytować. Okej. Tam są jak coś tam. Dużo masz matców jeszcze? 400. Jest tu nad nami, ziomek, uwaga. Ej, co to w ogóle jest za mecz? To jest jak turniej. Dobra, tam dostanie, raz. Raz dostał. 170. 68. Czekaj, Rafa! Ela, nie troluj. Tam mamy gości wyeliminowanych. No bo jak ty strzelić gdzieś? Nie wiem, gdzie oni są. Ile masz strzał? 27, bo ja w ogóle nie strzelam. No to daj mi jeszcze. Musisz sobie sama okno otwierać, wiesz? Masz jeszcze, Rafał. Weź sobie jeszcze 5. Chcesz 5 jeszcze? Zaraz wezmę. Uwaga, bo się możemy podpalić od tego. A nie dałam ci, zadałam ci damage, jak cię podpaliło? Nie, na szczęście. Ja się boję, że otworzę okno. I czemu jest tyle ludzi? 6 osób jeszcze. Ty znajdujesz te ściany, to ja nie wiem. Oni gdzieś tam wysoko są wybudowani, co? Uwaga. Czemu do nas? Tak, przebudowuję, chodź. No, akurat są dobre osoby. Spadam do ciebie. Typek się chce do mnie dobić. No i nie udało się. Odżywala. I tu jest typek za nami. Tu jest typek. Nie dam rady budować, czekaj. No nie mogę budować. Bożej. W tym miejscu. Bo tu jest ten bal. Okej, okay, żyję. Odżywala. Ale ty. O, nie mogę. 6 osób dalej. Do 168. Przechodzimy, Ewela. Ja mam 6 szpic. Do góry, do góry. I typek na blisko mnie. Ojejkuś, tu jak na blisko nie wiadomo co zrobić. Ja bym ci pizzę dała. No jak z Rafał to tylko się nie da wygrać. To wygrasz to normalnie. Rafał się high granda ma. Dobra, jestem u góry. Jak ty to zrobiłeś? Nie mam pojęcia, widzowie, zostawcie łapkę. Dzięki w komentarzu, bo to było niemożliwe.